Cześć, witam was z tej strony Wójcik. Dzisiaj zagramy sobie FIFA Mobile, dobra. Na początku sobie zrobimy daily warm up, a później zagramy dwa razy kontratak i na sam koniec odcinka otworzymy paczki, które przyszykowałem dla was. No i dobra. Zaczynamy. No to będzie bardzo banalne. Ups, promes. Czemu ty żeś tego nie trafił? To ciekawe, że nie trafił tego, dobra. Trafił. No i jeszcze jedna próba i będzie okej. Okay. No znowu nie trafił. Co jest promes z tobą, człowieku? Ale teraz już trafił 5 na 5 w 6 próbach. Trochę mu to zajęło, ale się udało. No i dobra. Odbieramy token. No i okej. Daily warm up. No i dobra, teraz dwa razy kontratak i jedziemy. Pierwszy mecz, zobaczymy na kogo trafimy. 10 godzin do końca sezonu. No ja nie wbiję World Class 2, bo nie dam rady. Więc World Class 3 wbiję najprędzej. No i zostanę na tej klasie co jestem, a w następnym tygodniu spróbuję wbić World Class 2, bo potrzebuję do ulepszenia Dawida Luiza. No i dobra. Wyszukało nam przeciwnika, zaraz zobaczymy jego skład. Coś długo wczytuje, ale powinno wczytać. No i dobra. To jest mój skład, a to jest skład mojego przeciwnika Dybala, Kane. No, atak dobry, a reszta to nie zdążyłem nawet zobaczyć, ale to zaraz wyjdzie w praniu. Kane. Ruletka, Kane, druga ruletka. Kane z dystansu będzie rzut rożny. Dośrodkowanie. Cristiano Ronaldo stracił na chwilę piłkę. No jej nie odzyskał. Harry Kane. Tolisso. Dani Ceballos. Ceballos ruletka, Ceballos druga ruletka stracił piłkę, ale jeszcze Ronaldo. Jeszcze Cristiano Ronaldo, Ronaldo, uderzenie! No z kontry my strzelamy, ale tutaj jeszcze chciałbym normalnie strzelić. Ronaldo. To jest ta akcja, Ronaldo, Kane, Neuer broni! No niesamowite nie trafić takiego czegoś. Harry Kane! Ależ byłaby brama, David Luiz jeszcze spalony. Tolisso. Tolisso 2-1. Ale co to byłaby za bramka Harry'ego Kane'a? Niestety nie wyszło. Tolisso 3-1. Promes. Promes, czy będzie 4-1? Nie. Za lekki strzał. Harry Kane do Tolisso. Tolisso 4-3. I jeszcze Harry Kane z dystansu, trochę to było nieudane. I chyba udało nam się wygrać ten mecz 4 do 3, ale zobaczymy jeszcze. Tak jest, 4-3 wygrywamy, no i odbieramy Victory Token. No i jeszcze raz zagramy sobie w kontratak. Tylko niech czyta, bo coś czuję, że może to nie wczytać. No dawać. No wywaliło mnie. Ale to nic, zaraz wbijemy z powrotem. No i dobra. Później odbierzemy ten Victory Token i jedziemy z drugim meczem.
64 tysiące. No 10 tysięcy brakuje mi do paczki, więc zobaczymy, czy uda się kogoś jeszcze sprzedać na odcinku, żeby ją otworzyć, czy w następnym odcinku dopiero. Wcześniej otwierałem te dwie za 75 tysięcy. To w pierwszy wypadł mi Robben i go sprzedałem za 50 parę, a w drugiej było już gorzej, bo Abdenur poszedł za 12,5 tysiąca, więc zdecydowanie lepiej trafić takiego Robbena. No i dobra. To jest mój skład. Skład mojego przeciwnika. No już dużo lepszy niż tamtego ziomka, więc teraz będę musiał się wznieść na wyżyny moich umiejętności. Harry Kane do Promesa. Promes. Quincy Promes. Ruletka. Stracił piłkę. Tolisso do Promesa. Quincy Promes zablokowany strzał. Harry Kane. Oblak dobitka 1-0 dla nas. Ziyech. Dośrodkowanie na Ronaldo. Ronaldo 2-0. Cristiano Ronaldo traci piłkę i koniec akcji. Ziyech. Dobra odległość na gola. 3-0. Na razie przeciwnik, widzę, nie ma nic do powiedzenia. Tolisso, pusta bramka, tylko trzeba trafić. 4-0. No przeciwnik póki co nie ma nic do powiedzenia. My tutaj go żeśmy zdominowali. Ronaldo. Tolisso do Kane'a, nie ma spalonego. Oblak tym razem ratuje zespół przed utratą piątej bramki. Ronaldo przyjął sobie, chciał uderzyć pewnie z woleja, ale mu nie wyszło. Ziyech, kolejna okazja z rzutu wolnego, tym razem nie wyszło. Wyszło jeszcze De Jong, główkuje. Ale ta odległość za duża. No i jeszcze mamy jedną okazję. Harry Kane nie zdążył i koniec meczu, 4-0 wygrywamy. I teraz przechodzimy do paczek. Victory Token na później. No i dobra. Mamy tutaj włącznie z tymi Victory Tokenami 6 paczek. Ale tak, zaczniemy od tych Real kontra Barcelona. I tutaj jest 5000 Quixel. No i to mi się podoba. W drugiej paczce będzie 2000 Quixel. W trzeciej będzie 2500 Quixel. I w czwartej tutaj tej paczce będzie Silver Souvenir. No i dobra, idziemy zobaczyć, czy te Quixele coś nam dały. Ale wydaje mi się, że będziemy na granicy otworzenia paczki, więc to będzie, więc będzie dobrze. 9500 tutaj ten Quixel. Więc możliwe, że w tym odcinku jeszcze otworzymy tą paczkę za 75 tysięcy. Tak jest, bo brakuje nam raptem 688 monet, więc tą paczkę na pewno otworzymy, tylko po prostu trzeba będzie kogoś squixelować, ale tutaj coś internet szwankuje, no i właśnie nas wywala po raz drugi w tym odcinku, ale to nic, zaraz sytuację opanujemy. Idziemy otwierać jeszcze paczkę tą z tego eventu Real kontra Barcelona Player Pack. Kto tutaj wypadnie? Raz mi wypadł Sergi Roberto z tego eventu, a teraz kto? Znowu Sergi Roberto. No nie pogardzę, to jest zawsze 60 tysięcy bodajże. No, ale chciałbym kogoś lepszego, ale no cóż, nic nie zrobię. Idę zobaczyć, ile ten Sergi Roberto i go od razu wystawię, bo ja tam mam Hektora Bellerina.
Więc raczej Roberto mi się nie przyda. On ma 90 overalla. Dobra. On jest warty jakieś 55 tysięcy. Dobra. Dobra, za 50 tysięcy, za 50 koła powinien pójść. Spokojnie tutaj. 50, 49, 900. No i dobra. Dobry traf, jakby nie patrząc. Coś tutaj musimy jeszcze skwikselować, bo nam brakuje. Tylko co? Skwikseluję sobie. Skwikseluję tego ziomeczka to jest 100 końców. Tego to jest 150. Ile jeszcze brakuje? No jakieś. Dobra, tego. Jednego muszę sobie zostawić. No, jeszcze coś tam trzeba skwikselować. MLS. A nie, bo to mogę na tym MLS-ie zarobić. Dobra, community i tyle. Dobra, paka za 75 tysięcy teraz. Zobaczymy, co wypadnie. Tak jak mówiłem, raz mi wypadł Robben, raz mi wypadł Abdynur, a na odcinku pewnie nic nie wypadnie. Zawsze tak jest. No ale zobaczymy z czystej formalności, co nam wypadnie. Idę w trochę inne miejsce, bo tutaj internet trochę szwankuje. No i dobra. Global Tour. Zobaczymy. Czy coś tutaj ciekawego nam wypadnie. Jest update team. MacArthur, Routledge, Modric, Alcoba, Chicago Silver Souvenir, no i tutaj Quixele, ale Modric coś jest tam warty, więc kolejna ta paczka mi się zwraca. No i dobra. No i dobra. To mi się podoba, jeszcze tutaj sobie te Quixele obczaję. Tylko 2000 wezmę, bo mi więcej nie potrzeba. Idę zobaczyć ile Modric. Bo jak ich sprzedam, to jeszcze będę mógł sobie otworzyć paczkę jedną. No, dobre paczki wam powiem. Dobre te paczki mi się trafią bynajmniej. 75. Zwykły oczywiście. Ale maksimum muszę dać 85, bo będę szukał tego w nieskończoność. No, jakieś 40 tysięcy. Tysięcy na nim zarobię, no może trochę mniej, może 39. No, jakieś 40 tysięcy na nim zarobię, więc to jest spoko. Spoko. 40 tysięcy jest warty. Ja go wystawię za 38. Powinien zejść i my sobie jeszcze zrobimy w tym odcinku. Odnowię sobie energię i jeszcze Real Barça spróbujemy. Spróbujemy sobie jeszcze zrobić, bo tutaj jest darmowy event, gdzie mogę sobie odnowić 15 staminy i właśnie sobie wykorzystam to. Ten fakt, że mogę tak zrobić i se odnowię staminę. Może nie do końca, ale 15 staminy to już mam 3 razy mogę sobie zrobić ten Real kontra Barca i zrobimy to 3 razy i zakończymy ten odcinek. Dobra. No chyba, że się oni przez ten czas sprzedadzą, to jeszcze na koniec odcinka wam otworzę tą paczkę, jedną za 75 tysięcy. No i wtedy zakończymy paczką za 75 tysięcy, ale warunek jest jeden, że oni muszą się sprzedać. Dobra, promes tutaj nalajcie sobie, poradził. No i dobra. Mamy tutaj 16 energii. A więc tak jak mówiłem, sobie zrobimy 3 razy to. No i jak oni się sprzedadzą, no to wtedy otworzymy sobie jeszcze paczkę.
Ale dobra, na razie to 3 razy. Może jeszcze stąd wypadnie jakiś zawodnik. No nie chciałbym po raz trzeci trafić Roberto, już bym wolał na takiego Benzemę trafić niż Roberto po raz trzeci, ale no. To nie ode mnie zależy, tylko od EA, więc ja nie mam co narzekać, bo Roberto i tak jest warty 50 tysięcy, a to zawsze jakiś hajs jest, więc nie ma co narzekać w sumie. No i dobra, raz zrobione. Dobra, zrobimy 2 razy, nie będę robił 3 razy, sobie zostawię energię na później. Poza odcinkiem coś tam jeszcze zrobię, jakieś live eventy czy coś. No i dobra. No i jeszcze jedno uderzenie w trójeczkę i będzie koniec. Promes. Nie, jeszcze to nie jest koniec. No i zobaczymy. Teraz to jest koniec. No i dobra. Lecimy otworzyć te dwie paczuszki. No i okej. O, dwie nowe wiadomości, czyli być może oni się sprzedali. Jeszcze paczkę otworzymy. 5000 Quixel. No tutaj najczęściej mi Quixele lecą. Co to jest najlepsze? Silver Souvenir. No i dobra. Tak jest, oni się sprzedali, a więc na koniec odcinka otworzę wam jeszcze paczkę. Dla tych, co dotrwali do końca, paczka. No i dobra. Czy znowu będziemy modlić, czy może ktoś lepszy? Mam nadzieję, że nie ktoś gorszy. Jest 2000 Quixel, jest Nasri. No, kolejny Elit w tych paczkach jakby nie patrząc, więc nie jest tak tragicznie. Dobra, ja się z wami żegnam, zapraszam was do następnego odcinka i cześć.